Witam Was serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na film. Pierwszy taki na moim kanale, będzie to film z pocztą od widzów. Jak wiecie albo nie wiecie, mam skrytkę. Adres mojej skrytki możecie znaleźć w opisie każdego filmu praktycznie. Również tutaj gdzieś się wyświetli, on tu gdzieś na dole albo tu gdzieś po boku. Będzie adres mojej skrytki. No i dostałam trochę przesyłek od Was. Jeżeli już widzicie, ja mieszkam w Warszawie, ale ta skrytka jest założona w Siedlcach, w moim rodzinnym mieście. Ale nie martwcie się, ja na pewno odbiorę wszystkie listy. Jest to bardzo ciężkie znaleźć wolną skrytkę, więc jak już tam znalazłam, oczywiście po długim czasie szukania, to po prostu zostańmy przy niej. Ja wszystkie listy mam, wszystkie listy do mnie docierają, więc co jakiś czas będę robić takie odcinki z pocztą od widzów. Również to są odcinki, w których będę mogła Was pozdrowić, Wam podziękować. Wy mnie prosicie, Paula, pozdrów mnie na filmie. No niestety nie dam rady, bo jakbym na każdym filmie miała kogoś pozdrawiać, to by wyszła totalna masakra, bo praktycznie wszyscy chcą pozdrowienia. Więc tutaj w filmie z pocztą od widzów będą pozdrowienia i na wstępie od razu Wam powiem, słuchajcie, nie wysyłajcie mi rzeczy, nie wydawajcie swojej kasy, bo jest mi strasznie głupio. Wyślijcie do mnie list, wyślijcie do mnie jakąś kartkę czy pocztówkę, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Zacznę od pierwszej paczki, którą dostałam. Paczkę dostałam od Zuzanny, widzę tutaj Jastrzębie Zdrój. Kartkę z okazji świąt, tutaj z życzeniami od Zuzi. Zuzia wysłała do mnie również list, które ja sobie przeczytam, nie czytam Wam tutaj na głos, wiecie. I wysłała mi również swoje bransoletki, bo Zuzia robi bransoletki, to jest z gumy. Hity internetu. Dostałam od Zuzi tutaj też lakier z Vibo, taki różowy. No i mnóstwo różnych bransoletek wykonanych przez nią, z jakimiś czaszkami, z koralikami kolorowymi. Tutaj jakieś naszyjniki, wisiorki. Kochana, nie musiałaś, ale dziękuję bardzo, że tutaj się postarałaś, że zrobiłaś coś dla mnie własnoręcznie. Pozdrawiam Ciebie, buziaczki. Kolejna paczka, dostałam ją od Danieli z Baranowa. Tutaj to w ogóle już mnóstwo fanartów, tu jakaś naklejka świąteczna. Uhuhuhu, to jest dobre. Tutaj glamdronka jest w ogóle, wiecie. Bath & Body Works, Warsaw, Maybelline New York, Vlogmas, Love, Fashion, Beauty, Lifestyle, Herbata, My Love, Marakuja, YouTube, Wintertime, Instagram. Fajne, fajne. Dostałam również żelki, jeszcze ich nie zjadłam, ale Skittles dostałam i już je zjadłam, nawet na jakimś Vlogmasie to pokazywałam. Zobaczymy, co tutaj dalej. Losujemy, losujemy. Serce. I Love Shopping, to coś dla Glam Pauli. I tu z tyłu jakieś napisy, może sobie tu przykleję gdzieś na ścianie. Tu jakaś zakładeczka chyba, czy coś w tym stylu, przyda mi się, bo akurat książki ostatnio nałogowo czytam. I tu mam taki zeszycik. Tutaj Daniela na każdej ze stron coś napisała, zobaczcie, jakie śmieszne. Śmieszki, chycheszki. Wow! Kochana jesteś, że chciałam Ci się tak robić. Dziękuję Ci ślicznie jeszcze raz. Kolejna paczka jest od Oli z Głupczyc. Już Wam pokazuję, to po prostu był hit. Zobaczcie, ja tu muszę Wam to przeczytać, co tu się znajduje, bo to naprawdę jest mistrzostwo. Jeżeli w zimowy wieczór miałabyś ochotę coś przekąsić, mam dla Ciebie mały prezent świąteczny, bony do manekina. No słuchaj, kochana, w ogóle zaskoczyłaś mnie tutaj mega, nie musiałaś. Tu mam trzy boniki, ja lubię manekina, nawet nie mam daleko do niego, także bardzo chętnie przejdę się tam i wow, po prostu wy wiecie, że ja kocham jedzenie i wysyłacie mi tu bony, jesteście szaleni. Tutaj mam również z manekina takiego pierniczka, troszkę się rozwalił, ale jest. No i również od Oli w tej samej paczce dostałam taką karteczkę wesołych świąt. Dziękuję Ci ślicznie, pozdrawiam Cię. Słuchajcie, dostałam również mnóstwo kartek, listów świątecznych, w ogóle wszystko już Wam pokazuję. Kartka wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, Happy New Year od Pauliny z Włodzisławia Śląskiego. Dziękuję Ci, kochana. Kolejna karteczka radosnych świąt Bożego Narodzenia z parafii Wilkowyja. Dostałam ją od Natalii, dziękuję Ci ślicznie. Następnym wesołych świąt Sandra Młoda z Poznania. Dzięki Młoda, łapeczka w górę. Tu jakieś moje kartki, ale to nie, to nikt mi tego nie wysłał, coś mi się pomyliło. Następną kartkę również z okazji świąt dostałam od Kary z Lubelszczyzny, chyba troszeczkę się rozmazało, ale w każdym razie dziękuję Ci ślicznie. I dostałam długi list od Martyny z Morąga. Dzięki Ci serdecznie, zaraz go przeczytam po nagraniach. Zobaczcie, jak w ogóle ładnie napisane, kolorowo, kolorami, wow, że Ci się tak chciało. Świąteczna kartka również od Ewy z Rybnika, dziękuję Ci, kochana, pozdrówki. Kolejna kartka, bardzo ładna, świąteczna, od Wiktorii. Niestety nie napisała, skąd jest, ale jak zobaczy w filmie swoją kartkę, to na pewno będzie wiedziała, o kogo chodzi. W ogóle hit, dostałam kartkę z Hamburga, świąteczną, bardzo Ci dziękuję, Cornelio, pozdrawiam. Pokazywałam Wam przed chwilą kartkę z Niemiec, ale tutaj w ogóle najpiękniejsza kartka, jaką dostałam, ślicznie mi się podoba, oczywiście każda tutaj była piękna, ale ta najbardziej trafia w mój gust, jest to paczka ze Szwecji od Zosi z miejscowości Tumba. Słuchajcie, wow, nie spodziewałam się, że ludzie z takich zakątków świata mnie oglądają po prostu.
Woo! Dziękuję Ci ślicznie, bardzo ładna kartka. I na czerwona koperta świąteczna, zobaczymy co ona kryje w środku. Kartka ze Świętym Mikołajem, również świąteczna, od Oliwii, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Ciebie i Asię. Wow! Kolejna kartka jest od Julii, dziękuję Ci ślicznie. Nie wiem skąd jesteś, bo tutaj nie napisałaś, ale bardzo miło, że przesłałaś do mnie coś na święta. Tutaj przepiękna koperta taka tłoczona, w ogóle od razu mi się to spodobało. I kartka również śliczna, taka fajna, odjazdowa, z reniferkiem od Zuzi z Warszawy. Dziękuję Ci ślicznie. Ja cały czas dziękuję ślicznie, ale naprawdę powiem Wam, że strasznie się cieszę, bo nigdy w życiu nie dostałam kartki świątecznej. Nigdy. Tak samo urodzinowe to czasami, ale świąteczne kartki nigdy nie dostałam, więc w ogóle wysłaliście mi ich tyle, że bardzo mnie ucieszyliście. I kolejna karteczka jest od Agaty i Marty z Otwocka. Dziękuję Wam ślicznie, dziewczyny. Kolejna kartka, słuchajcie. Szalona kartka, bo z bombillami. Dostałam ją od Asi z Wrocławia. Pozdrawiam Cię. Kolejna kartka, taka bardzo ciekawa. 3D HD, zobaczcie tutaj. Ze zwierzątkami. Tak się ona otwiera tu. O. Dostałam karteczkę od Aleksandry i Patrycji. Pozdrawiam Was. Widzę jakaś brokatowa kartka z bałwankiem. Zobaczymy zaraz od kogo. Pozdrowienia dla Pauli i Asi od Gabrysi. Dziękuję Ci ślicznie, Gabrysiu. Ostatnia rzecz, jaka tu się kryje, jest to list od Agaty z Gorzowa Wielkopolskiego. Glam w tle! Glam Paula, hashtag biuru, Warszawa, hall, ulubieńcy miesiąca, od D, Q&A, The Body Shop, Marakuja, Baby Lips, Bath & Body Works, Tagi, Daily Vlog, Glam Paula TV, Vlogmas Makeup. I kartka też bardzo ładna. Całych świąt i miłego kręcenia vlogmasów. Bardzo mi się miło kręciło vlogmasy i bardzo mi się miło otwierało te paczki, listy od Was, kartki, naprawdę nigdy w życiu nie dostałam żadnej kartki, nie spodziewałam się, że jak dostanę, to dostanę ich aż tyle, dziękuję Wam ślicznie. Jeżeli chcecie mi coś wysłać, znajdziecie adres tutaj, tutaj lub tutaj, jak również w opisie i w opisie każdego filmu możecie znaleźć adres do mojej skrytki. Jeszcze raz Was proszę, żebyście nie wydawali swojej kasy, nie wysyłali mi jakichś rzeczy, co kupujecie. Wyślijcie do mnie coś od siebie, jakiś list, pocztówkę, będzie mi bardzo miło. No i jeżeli uzbiera się trochę kolejnych listów, również będzie kolejny odcinek z Pocztą od Widzów, gdzie również Was pozdrowię. Dziękuję Wam i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!